A teraz ulubiony gawędziarz naszego radia, Zygmunt Nowakowski. Tytuł dzisiejszego odcinka jego opowieści o historii literatury Ab Owo, czyli o Komisji Edukacji Narodowej. To, o czym dzisiaj prawie, było już po pierwszym dzwonku, po pierwszym rozbiorze Polski. Na przekór temu jednak patrzę przez różowe okulary. Za oknami świeci słońce, prawdziwe słońce, nie jakaś imitacja angielska. Świeci naprawdę i naprawdę grzeje, jak Boga kocham. Po gawędce mej dałem tytuł Ab Owo, czyli po polsku dosłownie od jaja, od samiuteńkiego początku. A zaczęła się cała rzecz w ten sposób. Oto jesteśmy w Sejmie, w Warszawie, 14 maja, rok 1773. Młody poseł ziemi krakowskiej, Felix Oraczewski, zwraca się do króla Stanisława z piękną mową. Pozwolisz mi, miłościwy królu, dopraszać się u gorliwości twojej o dobro narodu, ażeby w instrukcji mógł się pomieścić projekt edukacji narodowej, która zdaje mi się, że będzie najpewniejszym źródłem wszystkich szczęśliwości naszych. Trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami. Oraczewski udał się pod najbardziej właściwym adresem. Nikomu bowiem sprawa oświaty nie leżała tak bardzo na sercu jak królowi. Ile razy myślę o tym nieszczęśliwym, a mądrym królu, ogarnia mnie uczucie gniewu i wstydu z powodu krzywdy, jaką mu wyrządzono pośmiertnie, sprowadzając jego trumnę z Petersburga do Wołczyna, zamiast wnieść ją na Wawel. Haniebny i głupi postępek. Gdy król umarł, car Paweł I własnoręcznie włożył na skronie koronę, a my zdarliśmy tę koronę. Stało się to na krótko przed obecną wojną. Nie pytając społeczeństwa czy narodu, przewieziono szczątki królewskie w tajemnicy, bez jakiejkolwiek ceremonii, bez świateł, bez wieńców, bez udziału wojska, może nawet bez księdza, do ubogiego kościółka w Wołczynie, więc we wsi, w której Poniatowski przyszedł na świat. Pogrzebano tak, jak się grzebie zbrodniarza. Dowiedzieliśmy się o tym już po wszystkim, po harapie, i wtedy zrobił się krzyk wielki. Warszawskie Wiadomości Literackie urządziły ankietę, w której wypowiedzieli się pisarze, uczeni, artyści, protestując przeciw tej zniewadze, jaka spotkała wielkiego organizatora polskiej nauki, sztuki, piśmiennictwa, teatru, budowniczego dróg i kanałów, handlu i przemysłu, patrona oświaty. A, trudno wyliczyć tę olbrzymią litanię zasług, ale przecież trzeba dorzucić Konstytucję 3 maja, bagatela. Oczywiście litania grzechów Stanisława Augusta nie jest mała, lecz zapracował sobie na inny pogrzeb, na inną kwaterę pośmiertną niż bidny kościół w zapadłej dziurze poleskiej, więc w Wołczynie. Gdy myślę o tym, nawala mi wątroba i zgrzytam zębami ze złości. No, musiałam sobie ulżyć. Jedziemy dalej. Słowa, które rzucił Oraczewski w przemowie do króla, mogą się nam wydać dziwne. Na wszelki więc wypadek warto je powtórzyć. Trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami. Poczucie, świadomość narodowości nie były w Polsce z XVIII wieku, jak zresztą i w innych krajach Europy, czymś powszechnym. A poczucie obowiązków obywatelskich także mocno szwankowało. Lecz olbrzymi trud, który podjąć miała Komisja Edukacji, sięgał daleko głębiej, bo celem jej było najpierw zrobić człowieka z człowieka Polaka, z Polaka obywatela. Tak jest, najpierw zrobić człowieka. Przecież na całym obszarze Polski współczesnej było wszystkiego 200 szkół, a raczej szkółek parafialnych. To niemal zero. Dodajmy, że każda z owych szkółek była inna, pozbawiona kontroli, książek, wykształconych jako tako pedagogów. Każda ogłupiająca. O szkołach dla dziewcząt ani słychu dychu. Nie było ani jednej szkoły zawodowej. Szkolnictwo średnie, także samopas puszczone, także ogłupiające młodzież. Uniwersytety? Akademia Zamojska już się właściwie nie liczy, bo Zamość po pierwszym rozbiorze przypadł Austrii. Krakowska w stanie zupełnego upadku, w mrokach średniowiecznych.
Lepiej ma się sprawa z Akademią Wileńską, ale i jej brakuje wiele do tego poziomu, który niebawem pochwali ksiądz Staszyc, mówiąc, że gdyby światło nie zapaliło się w Wilnie, zagasłoby w całej Polsce. Oczywiście, istnieje nauka prywatna, domowa, ale tylko w pałacach magnaterii, we dworach zamożnej szlachty, lecz nauczycielami są jacyś pokątni guwernerzy, cudzoziemcy, nierzadko typy podejrzane, wypędki z własnych krajów, którzy uczą młodzież pogardy dla polskiego języka. Zdarza się, że jacyś kilkunastoletni panicze, jacyś mniszchowie, jacyś sułkowscy nie umieją w ogóle po polsku, ani be, ani me. Dopiero gdy się im wąsy zaczną sypać, muszą te paniątka brać się do nauki języka polskiego. Jaką więc słuszność miał Oraczewski, mówiąc, że ludzi trzeba zrobić Polakami? Komisja Edukacji naprawdę zaczyna ab ovo. Od jaja. Pragnie rozciągnąć swą kontrolę nad całym szkolnictwem w Polsce oraz, co więcej, niejako upaństwowić studia, które młodzi Polacy odbywają w zagranicznych uniwersytetach. Synowie magnaccy zamiast wałkonić się, zamiast puszczać pieniądze na zabawy w dalekich Paryżach czy Rzymach, mają zdawać sprawę ze swych postępów w nauce przed posłami, przed ambasadorami polskimi. Każda szkoła musi być świecka, państwowa, ma mieć jednakowe podręczniki. Niektórzy członkowie Komisji Edukacji Narodowej domagają się nawet wyjęcia uczniów spod opieki rodziców, a poddania ich opiece wyłącznie nauczycieli i lekarzy szkolnych. Gdy myślę o tym, narzuca się mojej pamięci Wyspiański, który, zostawszy członkiem Krakowskiej Rady Miejskiej, zgłosił wniosek, domagając się w pewnym sensie kontroli nad rodzicami uczniów. Wielki poeta chce, by odbywała się, cytuję dosłownie, lustracja zakładów i przegląd uczniów raz w miesiąc celem pielęgnowania młodzieży i przyzwyczajenia jej do dozoru lekarskiego. Lustracja taka odbywałaby się w obecności gospodarza klasy, który listę żądań lekarza przedstawiałby dyrektorowi zakładu, dyrektor zaś zwracałby się z ramienia szkoły do rodziców z żądaniem uczynienia zadość wymogom lekarza. Pomyślmy, rok 1905, a tego rodzaju projekty chodziły po głowie pewnym członkom Komisji Edukacji w drugiej połowie XVIII wieku. Szkoły, które chcą zbudować w całej Polsce, mają być pełne zdrowia fizycznego i moralnego. Mają być pełne zabawy i słońca. Nie tylko uczeń winien być wesoły, bo także i nauczyciel niech patrzy pogodnie w przyszłość. Po raz pierwszy w Polsce pojawia się pojęcie emerytury. Nauczyciel dostaje stałe wynagrodzenie, ma prawo do 2-miesięcznych płatnych wakacji, a po wysłużeniu 26 lat pracy przechodzi na emeryturę. Mówię to, a za oknami słońce świeci jeszcze bardziej jasno. Językiem obowiązującym jest wyłącznie język polski. Książki wszystkie i podręczniki mają być napisane po polsku. Kończy się bezmyślne, głupie obkuwanie na pamięć reguł gramatyki łacińskiej. Niech młodzież uczy się, ale niech także bawi się. Niech pracuje fizycznie, niech się hartuje. W ustawach dla szkół parafialnych czytamy takie zdanie. Od nauk w tych szkołach nigdy nie ma być oddzielona wprawa młodzi w pracę, wytrzymywanie niewygód i odmian powietrza. Przeto jak najbardziej na otwartym polu zabawiać się mają. Tam ćwiczenia sił odprawować. Tam się jakimi pożytecznymi robotami zabawiać, jakimi być mogą kopanie rowów, tarcie drzewa, kręcenie powrozów, zgoła roboty pod lóg pory roku. Troska o wychowanie fizyczne powtarza się w projektach niemal wszystkich członków Komisji Edukacji oraz powtarza się w korespondencji, którą Komisja otrzymuje od społeczeństwa. Franciszek Bieliński podkreśla konieczność zabawy i musztry. Ignacy Potocki kładzie na to samo nacisk, pisząc: obróćmy rekreację na rolnicze, żołnierskie prace i roboty. Uczmy gospodarstwa, ogrodnictwa, geometrii. Tu wypływa potrzeba jednego żołnierza do egzercytowania przy każdej szkole. Tudzież dla ubezpieczenia zdrowia przypadkiem podczas zabaw szkolnych mogącego się nadwyrężyć jednego cyrulika.
Potocki w swej trosce o zdrowie młodzieży idzie bardzo daleko. Domaga się bowiem, by chłopaka, który coś zbroił, nie zamykać do kozy, ale pozwolić mu korzystać z zabaw i ze sportu. Ksiądz Antoni Popławski, PR, idąc śladem myśli Jana Jakuba Rousseau, stawia wychowanie fizyczne na pierwszym miejscu. W zdrowym ciele zdrowy duch. Zamiast pieszczot rodzicielskich każe stosować wobec dzieci konieczność ruchu. Szkoła niech wychowuje nie mamin synków, ale obywateli, ale żołnierzy. Niech uczniowie dostają potrawy proste, a zdrowe. Niech śpią w warunkach higienicznych. Niech będą wytrzymali, zahartowani. Nie pierzyna, nie kożuch czy futro, ale proste łóżko, ale odzież skromna, tak aby jeden uczeń nie wynosił się nad drugiego. Jeśli wielu członków Komisji Edukacji i jej współpracowników kładzie nacisk na przysposobienie wojskowe młodzieży, wtedy jakiż to niezwykły kontrast. Założona przez Stanisława Augusta Szkoła Rycerska, inaczej Korpus Kadetów, wbrew swej nazwie wychowywać miał przede wszystkim obywateli, nie żołnierzy. Uczniowie nosili co prawda mundury, uczyli się zasad fortyfikacji, taktyki, strategii, odbywali musztrę pod komendą oficerów, ale statut szkoły bynajmniej nie zmuszał ich do tego, by po skończonych studiach zostali zawodowymi wojskowymi. Była to także szkoła elitarna dla wybrańców losu, choć w mniejszym stopniu niż kolegium nobilium księdza Konarskiego. Uczniów było trochę więcej, bo około 80, z czego tylko za 20 chłopców koszt utrzymania ponosili rodzice, reszta zaś uczyła się na koszt państwa. A szkoła rycerska była urządzona wzorowo, miała doskonałe ciało pedagogiczne, w którym nie brakło nawet protestantów. Pochlubić się mogła wielką machiną, która za pomocą mechanizmu pokazywała obrót ziemi i ciał niebieskich dookoła słońca. Lecz w tej szkole świeciło przede wszystkim słońce inne, słońce miłości ojczyzny, słońce cnót obywatelskich. Ona w istocie robiła ludzi Polakami, a Polaków obywatelami. Z tej szkoły o założeniach cywilnych wyszli generał Kniaziewicz, generał Sokolnicki, generał Fischer, obrońca woli w powstaniu listopadowym generał Sowiński. Z niej wyszedł Kościuszko i z niej wyszedł Niemcewicz, o którym trafnie napisał Stefan Witwicki. Nie każdy naród i nie w każdej bytu swego epoce może podobnych mężów pokazać. Mężów, w których tak się skupia i wciela całe jego życie, i stają się jakby uosobionym narodem. Jednym z takich ojców, przez których opatrzność błogosławi narodowi, takim wcielonym narodem, człowiekiem Polską, był Niemcewicz. Wracam jednak do Komisji Edukacji. Jej członek, biskup Massalski, domaga się, by w krąg oświaty wciągnąć nie tylko dzieci szlachty, ale także mieszczan i chłopów. Andrzej Zamoyski żąda, by w każdej parafii przy kościele była szkoła parafialna, gdzie synowie i córki wieśniaków, przynajmniej od świętego Marcina aż do świąt wielkanocnych, zostawać i uczyć się powinni. Do tego samego dąży wspomniany już Bieliński, a również wspomniany dzisiaj ksiądz Popławski występuje przeciwko szkole stanowej. Szlachcic, mieszczanin i chłop niech się bratają na ławie szkolnej. Niech uczą się czytać, pisać i rachować nie tylko synowie zamożnych rodziców, ale także i młodzież najuboższa, i to od 7 roku życia. Jak najwięcej szkół, co 4 mile jedna szkoła parafialna. Dziedzica obowiązkiem jest dać kawałek gruntu i drzewo pod budowę szkoły, jego obowiązkiem jest dbać o to, by nauczyciel nie umierał z głodu, a obowiązkiem chłopów jest praca, robocizna. Niech swymi rękami dla swych dzieci zbudują szkołę jasną, czystą, pełną słońca. Od tej szkoły, a owo, zaczną ludzie robić się ludźmi, ludzie Polakami, a Polacy obywatelami.